Jestem pod rampą na kontroli. Gdzie mam uchodźców? Paleciarze. Witajcie w kolejnym vlogu. Jak wiecie, jestem w Dover. Z poprzedniego vloga zakończyliśmy vloga tego w porcie Dover. Przeprawiamy się do Francji z przygodami, z takimi, które wam chciałem pokazać, że no Brexit z początku nie wyglądał tak dobrze, jak to czasami opisywano na różnych stronach, że to będzie takie proste i w ogóle, i to będzie szło, i jaki to jest problem w ogóle. No jest problem, duży problem. Wszyscy się tego wszystkiego uczymy, i kierowcy, i spedytorzy, i no, cała branża transportowa się tego uczy, wszyscy dookoła, celnicy, policja i tak dalej, wszyscy się tego uczą, także trzeba to zrozumieć, trzeba gdzieś tam, ja oczywiście też się denerwuję i w danych sytuacjach czasami ponoszą mnie emocje, ale jedno wiem, że każdy z nas musi to po prostu kiedyś przejść. Mój prom, którym będę płynął, właśnie się rozładowywuje. Ciężarówki wyjeżdżają z promu, wjeżdżają do portu, będą się tam pewnie odprawiać. Nie wiem, jak to teraz wygląda w tą stronę. Jeszcze jakby nie jechaliśmy do Anglii, a to czy będziemy jeździć, to się okaże w dalszych czasach, w dalszych vlogach. Na pewno to zobaczycie, czy będziemy jeździć, czy będziemy rezygnować z Anglii. Na chwilę obecną jakby w mojej głowie cały czas siedzą wszystkie te problemy, które były. Zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. Zamierzam wam to pokazać, jak będzie wyglądała teraz odprawa we Francji, bo we Francji w Dunkierce mam odprawę i ciekawe, jak to będzie tam wyglądało. Jak widzieliście, w Anglii wszystkie te całe papierologie były dosyć problematyczne. Szukanie niewiadomych, wiele pytań, wiele niewiadomych, wiele zagadnień, których tak naprawdę nikt wcześniej nie widział i nie wiedział, jak to będzie robione. Ja odprawy celne już robiłem we Francji, jak jeździłem z Francji przykładowo na Włochy przez Szwajcarię. Robiłem też we Włoszech. Całkowicie to wszystko inaczej wyglądało niż po prostu tutaj w Anglii. Ale w Anglii po Brexicie wszyscy robią to pierwszy raz. Jeszcze nikt tego wcześniej nie wiedział, jak to będzie się odbywało. I wjeżdżamy na prom, słuchajcie. Zdążyłem się z wami na chwilę rozłączyć. I właśnie pani powiedziała: proszę pana, zapraszamy na górę. Kuźwa, nie pościągałem tych butelek z tej półki, mi wszystko leci, a jest niedobrze. Mieciu, dawaj, nie poddawaj się. Wejdzie, da radę. Dawno nie płynąłem DFDS-em. O. Pod ściany. Jak widzicie, tutaj po lewej stronie są takie przewody, w których podłączę sobie agregat, nie? Witam państwa w kolejnym dniu. Wczoraj nic nie nagrałem. Przyjechałem, słuchajcie, na urząd celny, żeby się odprawić z całych tych papierów i tak dalej, żeby to wszystko miało ręce i nogi, tak jak powinno to wyglądać. Słuchajcie, przyjechałem. Znaczy, wyjechałem w ogóle z portu, nie nagrałem wczoraj nic w porcie ze względu na to, że skończyła mi się bateria i dopiero naładowałem ją, jak zjechałem. Zjechałem z portu, nie zjechałem na jakąś kontrolę, która, wiecie, ja pierwszy raz to wszystko robię, także wiecie, moi koledzy mówili, że tam wszystko będzie pokazane, tam będą cię kierować, będzie, wszędzie trafisz. No to nikt mnie nie kierował, wyjechałem na exit i pojechałem. Przyjechałem tutaj, gdzie miałem wyznaczoną tą odprawę do urzędu celnego, no i jestem. Okazuje się, że brakuje mi kilku ważnych dokumentów, które oni potrzebują. Niby mam jakieś deklaracje, niby mam jakieś dokumenty sanitarne, ale to jest jeszcze nic w porównaniu do tego, co potrzebuję.
i oni tutaj załatwiają. Moi spedytorzy to ogarniają. Wszyscy, którzy mogą, z tym działają. Ja też chodzę tutaj, wiecie, pytam, załatwiam i tak dalej. Lecz wciąż po prostu nic nie idzie do przodu. Od wczoraj wieczorem, jak tylko zjechałem z promu, działamy. Dzisiaj już mam wykręcone, wam powiem, 15 godzin bez 10 minut. Na pewno będzie jeszcze więcej tych godzin, spokojnie. Obok mnie stoją też ciężarówki, które stoją po 45 godzin tutaj i też nie mogą tego załatwić. Problem jest taki, że wszyscy dookoła się tego uczą, wszyscy. Ja i cała reszta też tego się uczy. Wszyscy po kolei popełniają jakieś błędy, wszyscy. Wszyscy zastanawiają się, jak to będzie wyglądało i co z tym dalej robić, bo to, że my dzisiaj stoimy, to jest tylko i wyłącznie wynik tego, że po prostu nikt nie wie, co dalej mamy robić. Jakich dokumentów brakuje, jakie dokumenty wysłać, bo wysłanie dokumentów to jest chwila, tak? Można wysłać, tylko nie wiadomo też jakie, po co, na co, skąd te dokumenty wziąć. Nikt nic nie wie. Każdy wysyła maile odganiające robotę od siebie. I tak naprawdę ciężko jest stwierdzić, co dalej mamy robić. No i ja stoję dzisiaj, słuchajcie, i czekam, tak naprawdę czekam. Już moją robotę, którą ja miałem zrobić, to zrobiłem. Moim błędem było to, że prawdopodobnie tam nie zjechałem, chociaż to jak wszyscy koledzy mi mówili, że każdego tam kierowali, tak? Mnie nikt tam nie kierował, po prostu były znaki. No i stwierdziłem, że jeżeli nie jestem potrzebny, w sensie nie mam jakiejś wiadomości, że mam tam zjechać, no to jadę dalej, tak? Zazwyczaj na kontrolę czy na jakieś, nie wiem, no odprawy i tak dalej, no to było skierowanie odgórne, czy ewentualnie już w samym porcie ktoś tam kierował, że masz jechać tu na kontrolę, ktoś ci to po prostu pokazywał, mówił, a teraz nie było po prostu komu tego pokazać, ani nic z tym zrobić po prostu. I dlatego wychodzą takie kwiatki, jakie wychodzą. Jestem teraz, słuchajcie, na tym urzędzie celnym od wczoraj i tak naprawdę oni też twierdzą, że ja tam nie powinienem w ogóle zjeżdżać, ja jestem w dobrym miejscu, tylko mi dokumentów brakuje. Jak 3/4 załogi, która tu stoi, brakuje im po prostu dokumentów, które gdzieś tam powinni dostać, a nie dostali. I nie dostali, bo ktoś nie wiedział, że mają dostać. Teraz nie wie kto, gdzie, co ma wysłać, skąd te dokumenty wziąć. Naprawdę jest po prostu tragedia, wszyscy robią to pierwszy raz. Jest to wszystko związane z Brexitem, bo to, że ktoś usłyszał, że te odprawy celne są jakoś tam odroczone, nie. Płatności za to są jakoś tam odroczone, a wszystko, odprawy celne i tak dalej, wszystko to jest. I niestety wszyscy robią to pierwszy raz tutaj. Wszyscy. Ja nie mówię o normalnych odprawach celnych, które były gdzieś tam kiedyś normalnie robione, tak? Jak ktoś miał ładunek, który wymagał oclenia, no to jechał i było to załatwione bezproblemowo. Sami widzieliście na moich vlogach, że robiłem już odprawy na przykład w Dover i nie było problemu. Teraz i to było jeszcze przed Brexitem, a teraz po Brexicie wszystko się pozmieniało. Nazwy dokumentów, potrzebne rzeczy, jakieś certyfikaty, deklaracje, dokumenty sanitarne w kilku językach, nie tylko w angielskim i francuskim. Musi być też w polskim, włoskim, jakiś inny jeszcze. No kosmos, jak ja to usłyszałem, mówię, ale na co? Po co? Takie wymagania. Niestety, no i dlatego też wszystko tak się dzieje. Ciężko mi jest nagrywać rzeczy, o których ja sam nawet nie mam pojęcia, co mam wam powiedzieć. Bo ja wam mówię teraz o rzeczach, które... Kurczę, przepraszam was za ten telefon. Ktoś tam do mnie pisze. Ja mówię teraz o rzeczach, które są dla mnie kompletną niewiadomą. Ja nie wiem, co mam wam powiedzieć tak szczerze. I mówię to, co jest niby, ale ja nadal nie wiem, czy... To, co się dzieje tutaj, to jest odrealnione, bo tutaj nikt nic nie wie, nikt nie chce ci powiedzieć konkretnej rzeczy. Jest takie omijanie, ogródki, każdy odpycha od siebie odpowiedzialność za to wszystko, naprawdę. Jeżeli coś się zmieni, to będę dawał wam znać. Chciałbym wam przekazać wiadomość, że już jedziemy w stronę Polski, bo to jedzie zbyt długo. Niestety wiozę też produkt, który nie powinien tak długo być na naczepie i zobaczymy też, jak to będzie rozwiązane, bo nie może tak być, żeby ktoś sobie tak postępował. Mam kolejne wieści. I niezbyt dobre. Prawidłowe wszystkie dokumenty, które firma miała mi wydać w momencie załadunku, dopiero dostanę, jak mój kolega tam załaduje, przyjedzie tutaj do Francji i mi je po prostu przekaże. On jedzie też tym samym ładunkiem, w tą samą drogę. Dostał już prawidłowe swoje dokumenty, teraz dostanie moje i tu przyjedzie. I mi je przekaże. No i wtedy znowu będziemy z tym wszystkim działać dalej. I powiem wam szczerze, że teraz sam nie wiem, ile to będzie trwało, bo
jeżeli on będzie jechał tyle samo godzin co ja, czyli przeprawiał się, czekał tam na jakąś przeprawę, może mu się uda, a może się nie uda, a może u niego coś będzie brakowało, a może jego wyślą znowu na ten Ashford. Kurde, naprawdę, ciężko mi jest powiedzieć, co będzie dalej. I to jest tak ze wszystkim, z tym nagrywaniem. Z tym, co ja mówię, na przykład pokażę wam, co będziemy robić. Ja staram się myśleć, żeby wam coś pokazać, to, tamto, jakieś inne rzeczy niż zwykły dzień po prostu. Dzisiaj, jak zwykle, i wczoraj też, i przedwczoraj, i te 3 dni, 4 dni wstecz, od kiedy walczę tak naprawdę z angielskimi przeprawami, są jedną wielką niewiadomą. Są rzeczy, które się pojawiają nie wiadomo skąd. Rzeczy, które, wiecie, no najpierw ktoś coś mówi, że nie masz tych dokumentów, później, że je masz, później, że musisz mieć jeszcze inne. I w końcu nie wiadomo jest, jakie ty dokumenty powinieneś w końcu mieć. Na szczęście wiem tyle, że kolega po prostu jutro przyjedzie i mi te dokumenty przekaże, tak? On gdzieś za godzinę ma wystartować ze Szkocji, z okolic Glasgow. No to tutaj będzie gdzieś za 15 godzin, nie? Bo to przeprawa i tak dalej. Ja jestem w samej Dunkierce, także bardzo blisko. No zobaczymy, może się uda. Może tym razem po prostu, jak już dowiezie mi te prawidłowe dokumenty, to wtedy się to uda. No nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, co będzie dalej, ale wydaje mi się, że na tą chwilę to, co wam powiedziałem, jest to mniej więcej odrealnione i że to się powinno udać zrealizować. Co będzie, będę wam relacjonował później. Witajcie wieczorem. Tak pomyślałem sobie, że na sam koniec dnia jeszcze się do was odpalę, jak wygląda dalej sytuacja. Podejrzewam, że jutro stąd jeszcze nie wyjadę, bo kierowca, który ma dowieźć dla mnie dokumenty z miejscowości, w której się ładowałem, nie dość, że to jest normalnie przy dobrych wiatrach 15 godzin pracy, a on jeszcze stamtąd nie wyjechał, bo też nie dostał dokumentów. Naczepa jego jest załadowana, on jest gotowy do jazdy, tacho ma jakby gotowe do jazdy, ale nie może stamtąd wyjechać. Jakaś masakra, nie? Licząc 15 godzin, lekko trzeba tam jeszcze od momentu, kiedy on teraz startuje, 15 godzin do przodu. Dzisiaj jest niedziela. Podejrzewam, że dzisiaj nie dostanie tych dokumentów raczej na pewno. To nie ma co liczyć, że w niedzielę ktokolwiek mu prześle jakieś dokumenty. Dalej druga opcją to jest to, że, co chciałem wam powiedzieć, że stoję na urzędzie celnym. Jest tutaj po prostu normalny urząd celny, najzwyklejszy w świecie. I słuchajcie, toaleta jest zrobiona z baraków, śmierdzi okropnie, niesamowicie, nie da się po prostu wejść, nie ma normalnych toalet, są jakby te, wiecie, takie na małysza się robi. Tak sobie myślę, no bo urzędy celne to jest jakby państwowy wybryk i żeby nie było komu ogarnąć takich rzeczy, żeby kierowca, który musi stać tutaj już lekko ponad 20 parę godzin, nie miał gdzie załatwić swoje potrzeby. Przecież to jest coś nieprawdopodobnego. Takich rzeczy w ogóle nie powinno być. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Pokażę wam okolice. Stoję na takim pięknym parkingu. Tak jak tamta ciężarówka, tyle że po drugiej stronie. W oddali mam piękny port kontenerowy. Tam jakaś firma z kontenerami. A ja witam was w drugim dniu mojej... Przepraszam, w drugim dniu. No można powiedzieć, że w drugim dniu walki, dla mnie trzecim dniu walki z tą całą odprawą. Dzisiaj kolega przywiózł, bo mamy już kolejny dzień, jakby to co było wczoraj, co wam powiedziałem, to było wczoraj, dzisiaj jest dzisiaj. Kolega przywiózł mi dokument oryginalny, który oni potrzebowali. No i okazuje się, że przywiózł go w wersji angielskiej, a oni potrzebują go w wersji francuskiej. No i teraz trwają dywagacje, czy czekamy na coś, czy nie czekamy na coś, czy ktoś to załatwi, czy ktoś tego nie załatwi. Nie wiem, powiem wam, że minęło już ponad 40 godzin mojego czekania tutaj, ogarniania tych wszystkich dokumentów, walki z nimi, chodzenia, proszenia, wszystkiego po kolei, że mi się po prostu odechciewa. Odechciewa mi się po prostu tu być i cokolwiek załatwiać, naprawdę. Już nawet nie wychodzę do nich. Oni przychodzą już do mnie. Powiedziałem, że jeżeli będą mieli już kompletne dokumenty, proszę do mnie przyjść. Przyniósł mi, pokazał mi dokument, jak powinien wyglądać dokument, który ja potrzebuję. Mówię, co mnie to obchodzi? Że ja go sobie nie wyczaruję tu w ciężarówce. Wy musicie... Mało tego. Ja ładowałem w firmie, która ma własną agencję do odprawy. I oni między sobą nie potrafią załatwić tych spraw. Tych dokumentów. Nie potrafią załatwić tych dokumentów po prostu.
Uwierzcie mi, że po prostu jestem w ciężkim szoku. Powoli kończy mi się jedzenie, bo byłem przygotowany na to, że jak wyjeżdżałem w trasę, pomyślałem sobie, że zrobię sobie zakupy na Anglii. Zrobiłem zakupy w Polsce, tyle, żeby mi tam na Anglii starczyło. I mówię sobie, zrobię resztę tych zakupów w Anglii, żeby tam po prostu mieć świeże produkty i tak dalej. Jak się dowiedziałem, że mam ładunek do Polski, to nie robiłem zakupów w Anglii, bo mówię, tyle co mam, to mi starczy do Polski. Nie zrobiłem tych zakupów w Anglii, bo myślałem, że tutaj po prostu pojadę do Polski, stąd prosto, nie będzie to tyle trwało, tak? No ale że już tyle czasu stoję, no to coś trzeba jeść. Kończy mi się i gaz, i jedzenie. Masakra jest po prostu. Jeżeli dzisiaj mnie nie wypuszczą stąd, to będzie źle. Będzie naprawdę źle. Nie tylko ja czekam tyle czasu. Czekają też tutaj inni. Jeden kolega z Polski, z innej firmy, który wczoraj czekał ze mną też. Dzisiaj dopiero, ile z godziny temu pojechał do domu, znaczy do Polski. Też miał ten sam problem. U niego się to jakoś rozwiązało. A u mnie nadal trwają dywagacje na ten temat. Nie mam kompletnie sił. Nie wiem, co mam wam powiedzieć. Ten vlog to jest w ogóle... Ostatnie moje vlogi przez całą sytuację, czy to w Anglii, brexitową i tak dalej, są... No ja uważam, że są beznadziejne. Wrzucam to, bo chcę wam pokazać, co się u mnie dzieje. I jakby cały czas opowiadać to, co się dzieje, tak? Ale nie są to vlogi takie, jakie ja bym chciał. Słuchajcie, wyjechałem, ale bez naczepy. Jadę do sklepu, mam za 6 km o show, muszę zrobić jakieś zakupy, bo po prostu okazuje się, że jeszcze postoję. Ile? Nie wiadomo, nikt nic nie wie. Każdy patrzy na siebie i mówi, czekamy. Czekamy, my czekamy. My mamy wszystko pod kontrolą, my czekamy. Także... No ja nie będę stał tam i czekał nie wiadomo na co, także ruszyłem do sklepu, może coś sobie zjem. Coś ciekawego do jedzenia sobie może kupię. Jakieś zakupy zrobię w ogóle, bo... No bo po prostu się pokończyło już wszystko, tak? To co było, to się pokończyło, trzeba zrobić nowe zakupy. Szkoda, że we Francji, no bo tanio nie będzie. Ale też nie ma co płakać. No jak trzeba, to trzeba, tak? Sytuacje bywają różne. Nie zawsze będzie kolorowo. Także lecimy. Słuchajcie, byłem w tamtym show, które tam widzicie. I wracam. Ale co muszę wam powiedzieć, to muszę wam powiedzieć. Widzicie tamtą ciężarówkę? Ona stoi na takim jakby trochę prywatnym placu, na którym teoretycznie jest napisany zakaz powyżej 3,5 tony. Ale nie ma żadnej barierki wysokościowej czy czegoś. Po prostu jest zakaz. No a że jest potrzeba, no to się stanęło. Słuchajcie, wracam z tego sklepu. Wziąłem bardzo mało zakupów. Torebeczkę, powtarzam, bardzo mało. Zapłaciłem 37 euro. Też jakaś masakra, nie? Francuskie sklepy są tak drogie, że po prostu szkoda gadać. Fajny sklep, dobrze wyposażony, mocno ozdobiony, jakaś ciuchcia na zewnątrz, w środku jakiś na mięsnym traktorek, tam gdzie warzywa też jakiś traktorek. Fajnie to wygląda, nie powiem. Ale ceny mają takie, że omijać szerokim łukiem. No i pełno uchodźców. Szli akurat z wodą, jak ja wyjeżdżałem stamtąd, to każdy po zgrzewce wody. Nie wiem, co oni z tą wodą będą robić. No ale nieśli. Spoko. Słuchajcie, wracam, bo był telefon, że jest szansa na wyjazd. Znaczy, to też za dużo powiedziane na wyjazd. Powiedzieli, że chcą zrobić kontrolę fitosanitarną i żebym wrócił. Co parę minut temu mi pozwolili jechać. Także jadę. Jest szansa, że stamtąd wyjadę i pojadę do Polski w końcu. Zobaczymy, jak to będzie. Liczę na to, że to się w końcu uda. Kurde, czemu ja cały czas powtarzam, że liczę na to, mam nadzieję i gówno z tego wychodzi. Po prostu jestem optymistycznym człowiekiem. Za bardzo chyba. Możecie mi wierzyć albo nie, jestem pod rampą na kontroli. Tak jest.
kazali teraz podjechać z zamkniętymi drzwiami, oni sobie sczytają plombę jakimiś tam kamerkami, czymś tam, a później odjadę, otworzymy drzwi, oni sobie sprawdzą sanitarne jakieś tam coś tam, no i znowu na parki. Teoretycznie. I powiedzieli, że no już to jest dobra droga do wyjazdu do Polski. Ale ile to potrwa, jeszcze nie wiadomo. Dobra, wyjeżdżam z tej kontroli, którą teraz miałem. Pan twierdzi, że nie mają pojęcia, kiedy stąd wyjadę. Teraz co zrobili? Sprawdzili, pomierzyli temperatury, sprawdzali coś tam, pewnie jakieś próbki pobrali z tych produktów, które wiozę. No i kazali mi teraz jechać na parking, czekają na potwierdzenie fitosanitarne. Kazali mi wrócić oczywiście na parking, na którym stałem. Wam zaraz pokażę, jak to będzie wyglądało. Tu jest stop. Zatrzymamy się wedle przepisów. Staram się na filmach nie łamać przepisów jakoś bardzo. Tym bardziej świadomie tego staram się nie robić. Troszeczkę mnie zdenerwował pan, bo miał pretensje, dlaczego musieli na mnie czekać. Jak sam mi pozwolił jechać do sklepu, sam powiedział, nie masz jedzenia, jedź do Auchan. Sam mi ten sklep pokazał na mapach. Trochę nie ogarmają. To jest droga, którą się jedzie zazwyczaj z Dunkierki. Ja tam stałem pod tamtą piątą rampą. I tu macie sanitary Fito Control. Prawo i na parking, tutaj pokazywałem wam ten parking, o nawet sam, a nie, jeszcze jedna ciężarówka została. I mam wrócić na to samo miejsce, 11 numer. 11 numer jest tutaj. Oni nie wiedzą, kiedy mnie stąd wypuszczą. Potrzebują jakby kompletu dokumentów i tak dalej, i tak dalej. Także no nieciekawie. Pam para pam para pam pam para pam. Cofamy elegancko. I cyk, starczy. Ja po prostu w to nie wierzę, co się odwaliło. Słuchajcie, zobaczcie, wyjeżdżamy. Jaki to jest piękny widok. Jakie to jest piękne uczucie, jakie się dzisiaj dowiedziałem przed chwilą. Dosłownie, 23:39, to jest szczęśliwa godzina. Dowiedziałem się, że mogę jechać do Polski. Do Domciu. Coś pięknego. Aż nie wierzę w to po prostu. Wyjeżdżamy, brama się otwiera. Panowie powiedzieli, jesteś wolny. Jak wyjeżdżałem z tego parkingu, skończyła mi się bateria w GoPro. Ale słuchajcie, na pewno moje zadowolenie z wyjazdu tamtąd, w tym krótkim monologu, na pewno słyszeliście. I teraz też na pewno jest to słychać. Wyjechałem, udało się, naprawdę jestem zadowolony. Dojeżdżam do Belgii. Słuchajcie, w Belgii będę musiał podtankować troszeczkę auto, żebyśmy mieli paliwko na dalszą trasę. Już mam tutaj w nawigację wbity adres, 25 km do celu. Jak widzicie, kieruję się tutaj standardową drogą w stronę... Trzymaj się lewej strony. W stronę, kurde, ale tu jest nierówna droga, w stronę Belgii. Już teraz to chyba nas nic nie powinno zatrzymywać, chociaż nie chcę tak już krakać, naprawdę. Zobaczymy, co będzie. Miejmy tylko nadzieję, wszyscy razem. Trzymajmy za to kciuki, żebyśmy do tej Polski dotarli bez najmniejszych kłopotów. Może wam powiem tak w skrócie, dlaczego, znaczy co było powodem tego wszystkiego, że tam stałem. Słuchajcie, nie miałem oryginału dokumentu sanitarnego,
potrzebny był oryginał, nie kopia. Miałem kopię, nie miałem oryginału. Kolega przywiózł mi oryginał w języku angielskim. Później się okazało, że oni chcą też w języku francuskim. No i to oczywiście jest dodatkowy problem, no bo mi teraz nie przywiezie nikt tego dokumentu, muszą po prostu to wysłać jakimś skanem, mailem czy czymkolwiek, tak? No i finalnie tak się to zakończyło. W końcu się dało, bo czemu nie miałoby się udać to wcześniej z angielską wersją? Nie wiem, nie do mnie pytanie. Oni tak cudowali, że sam jestem w szoku. Później był problem z dokumentem, który się nazywa Declaron. Nie mam pojęcia, co to jest za dokument. Nigdy w życiu nie miałem takiego dokumentu w ręku, jako później fizycznie dostałem do wglądu, ale nigdy w życiu nie miałem styczności z takim dokumentem, nie wiedziałem, że w ogóle taki dokument powinienem posiadać. Ale słuchajcie, to jest nic. Słuchajcie, pytałem ludzi. Stał ze mną gość na parkingu, który jeździł 20 lat za kółkiem, powiedział, że takich cyrków, bo on też miał te same problemy, nie widział nigdy. Nie widział nigdy. Gość doświadczony, ma bardzo dużą wiedzę, jeżeli chodzi o transport, o przeprawy, o cła, o odprawy celne. Mówi, jeździł po Szwajcariach, Ukrainach. Mówi, nigdy takich problemów nie miał, jak tutaj. Niestety. Czyli wniosek z tego taki, że czegoś po prostu się nauczyłem, że teraz wiem, że jadąc z Anglii będę musiał mieć, już sobie nawet zrobiłem listę dokumentów, które powinienem mieć, które umożliwią mi przejechanie i odprawienie się i tak dalej. Podejrzewam, że to się jeszcze 1000 razy zmieni, bo sami celnicy, sami tutaj ludzie, którzy pracują, czy to w Anglii, czy we Francji, czy gdziekolwiek indziej, z którymi miałem w tej sytuacji styczność, robili wszystko to pierwszy raz, uczyli się tego na nowo, bo jest to nowa sytuacja. Kraj, który wyszedł z Unii, jest troszeczkę inaczej traktowany, jeżeli chodzi o cła, o odprawy celne, niż jakby to wewnątrz europejski transport, tak? Także tak. Nie wiem, czy słyszycie, jak na zewnątrz leje, a ja muszę kuźwa wyjść. Dobra, gdzie jest moja karta? Tankowanie. Karta od tankowania, dobra. Mamy kartę, muszę ubrać się. Chociaż bluzę. I zmienić czapkę na cieplejszą. I idziemy tankować, słuchajcie. Paliwko. Paliwka wlejemy ze 300 litrów. No, ze 300 powinno wystarczyć. Aby do Polski, nie? Jak nam do Polski wystarczy paliwka, to już będzie dobrze, nie? Lecimy na Świecko, także na Świecku dolejemy dotąd, ażby nam starczyło do rozładunku i z powrotem na Świecko. Podtankowane. Euro 38 cena. Drożyzna jak nie wiem co. Masakra, nie? Ale na szczęście tylko 300 litrów. O, 310 wlałem, dla pewności, że wystarczy do Świecka, żeby nie dotankowywać nigdzie po drodze. Mówię, te 10 litrów wielkiej różnicy nie zrobi. A wolę, żeby starczyło, nie? I jedziemy do domciu, do Polski, do Polski. Ha, 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 ha. A tak Adrianek robi Antwerpię. 9 zł. Jak ja dawno przez Antwerpię tak nie goniłem. Ale muszę wam powiedzieć, że nawet tutaj w Antwerpii jest nocą czasami spory ruch. Znaczy spory, taki normalny można powiedzieć. Ale dzisiaj jest taka pustka. Zjedź E313, E34, A13, kierunek Eindhoven. Nawet dojeżdżając tutaj do Antwerpii, po prostu cały czas, ale to cały czas takie pustki. Kurde, nie pamiętam tutaj, czy tutaj powinienem już zmienić ten pas. Dobra, zjadę i tak jest pusto, może się nic nie wydarzy. Jest właśnie nawet droga dojazdowa tutaj do Antwerpii normalnie puchy. Masakra, nic nie jedzie. Tam jedna, dwie, może trzy ciężarówki. No, nie, co się tu dziwić, gdzie jest
teraz jest druga w nocy, nie? Po 800 metrach. I piękna Holandia, słuchajcie. Chyba najbardziej płaski kraj, przez jaki się jedzie tutaj do Anglii, to właśnie chyba Holandia jest takim płaskim krajem. Zero jakby wzniesień, jakichś takich dziwnych rzeczy. Naprawdę fajnie się jedzie. O, pierwszy raz tam widzę, tam jest jakiś oddział Tomtoma. Kto by pomyślał? Słuchajcie, 718 km do celu, znaczy do granicy z Polską, do Świecka. Godzina 11, mam jeszcze na tacho do pierwszej pauzy 45. Gdzieś sobie zaraz zjadę, zrobię tą pauzę, raz, dwa. I po pauzie, słuchajcie, polecimy dalej. Polecimy dalej, wjadę sobie gdzieś tam w Niemcy. Ja wiem, gdzieś tam myślę, że z parę, nie wiem, może ze stówkę zrobię. Zobaczymy, jak tam będzie na zegarku godzina, jak bardzo będę zmęczony, bo teraz jest spoko. Teraz nie czuję w ogóle zmęczenia. Nie chce mi się w ogóle spać. Także mógłbym sobie spokojnie jechać. Wiadomo jest to, że czym więcej zrobię sobie dzisiaj kilometrów, tym mniej mi zostanie na jutro. I to chyba będzie, to jest dobry kompromis. Więc czym więcej dzisiaj, tym mniej jutro. I myślę, że udałoby się może zrzucić to w jakimś takim normalnym czasie. Chociaż wątpię tam ze Świecka na 67, P34, kierunek Venlo. Na ten, kurczę, tam jest, jak to było, Bielsk Podlaski, tak? To jest jednak kawałek. I zastanawiam się, czy to i tak po prostu nie wypali. Muszę sprawdzić, ile tam jest po prostu kilometrów. Jak tam sprawdzę, ile jest kilometrów, to będę wtedy mógł sobie jakoś tą trasę podzielić i zdecydować, czy jechać dalej, czy nie. Ale na razie patrzę tutaj bardziej na zmęczenie. Jeżeli będę zmęczony, to po prostu zjeżdżam, kładę się spać i tyle. Nocna zmiana jest dobra, ale jak jest wypracowana. Kierunek Venlo przez 94 km. Słuchajcie, jestem na parkingu, robię pierwszą 405. Przy okazji, jak jestem, to pokażę wam, jak wygląda parking w Holandii od strony Venlo w nocy. Tutaj przed tą ciężarówką, gdzie widzicie to wolne miejsce, to właśnie przed chwilą gość wyjechał, także tu było zajęte, ale przed nim, tam gdzie ja stoję, było wolne, także jedno było wolne, a tak to jest wszystko zajęte. No i stoi się tak jakby przy drodze. Wkurzające jest to, bo to całą noc, wiecie, co ktoś nie przejedzie, to się budzisz. Jakieś takie spanie jest, wiecie, niezbyt fajne. Jest to co innego jak w rajkach, ale od biedy to i taki parking jest dobry. Tak to się prezentuje. Deszcz leje niesamowicie. Dobra, wsiadamy. Co to było? Nie wiem, czy było słychać ten dźwięk na kamerze, ale słuchajcie, mam uchodźców, paleciarze. Mam uchodźców w całej paleciarze. Masakra. Nie wiem, jak oni tam weszli. Ja mam tam palety przecież. Jest policja, wezwałem policję, no bo co innego zrobić. Przecież nie będę ich tu wypuszczał, oni by tu spustoszenie zrobili. Nie wiem, ilu ich tam jest. Na razie czekam. Mają przyjechać inne zastępy policji i to ogarniać. Się pomylili panowie. Wyszedłem, słuchajcie, do sklepu, wracając, słyszeliście ten dźwięk uderzenia. Mówię, co to? A to ktoś tłukł w paleciarę od środka. Tu macie radiowóz policji. No i czekamy na rozwój sytuacji. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, jak to się zakończyło. Trwało to godzinkę. Od startu pauzy, dokąd poszedłem do sklepu, wróciłem, zczaiłem się, że ktoś mi siedzi w paleciarze.
Zgłosiłem to na stacji, zadzwonili po policję. Od momentu, kiedy gość wyciągnął telefon i zadzwonił, za minutę, półtorej minuty była policja. Spytali się mnie, gdzie stoję i tak dalej, pokazałem im. Przyszli, zobaczyli, kazali się odsunąć, czekać gdzieś tam na uboczu. I przyjechało z 6 radiowozów, bo też nie wiadomo, ile ich tam by było, tak? Ja mówię, że ja mam całą paleciarę palet, nie? Więc jak oni się tam wcisnęli, nie? No, patrzy, otwierają, siedzi. Otworzyli mi oczywiście tą paleciarę, weszli na naczepę, sprawdzili. Nie było nic więcej, tylko ten gościu. Mało tego, przecież ja miałem kontrol przez urząd celny w Dunkierce. I zobaczcie, jaka akcja, nie? Siedzieli w paleciarze. Siedział jeden gościu z Iraku. Trzeba żyć dalej. Spisali sobie mój dowód, moje dane i tak dalej. No nic więcej tutaj, wiecie, no się nie wydarzyło. Pytał się, czy coś potrzebuje do zakończenia tej całej transakcji. Mówię, że nie, no co ja potrzebuję. Tam mi trochę wygiął paleciarę, to się ją naprostuje. I tyle, no. I tyle strat, tak naprawdę. Ja to mam szczęście, słuchajcie. Zobaczcie, tyle dni. Ten wyjazd styczniowy to jest taki początek roku, który w ogóle nie powinien się wydarzyć. Ten cały wyjazd, widzicie we vlogach, że jest tragiczny. Tragiczny wyjazd. Nie dość, że wyjazd do Anglii tym autobusem to była jakaś porażka. Powrót z tej Anglii to już w ogóle była jakaś... mówię na święta, to była jakaś porażka ze względu, wiecie, jak wyglądały powroty kierowców z Anglii do Polski, co się odstawiało w portach, a teraz to. No, ja się pytam, co jeszcze? Kiedy to się skończy? Kiedy będę mógł normalnie jeździć i funkcjonować? No tak, takiego początku roku to ja jeszcze chyba nigdy nie miałem, naprawdę. Teraz się z tego śmieję, ale jak usłyszałem ten dźwięk, że ktoś coś wali i słyszałem krzyk, jęk, to byłem w szoku, wystraszony byłem. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Znaczy, przez jakąś tam 2-3 sekundy później poszedłem tam, słyszałem, że w tej paleciarze siedzi. Od razu mówię, trzeba dzwonić po policję, bo ich jakby było więcej, to oni tutaj by rozwalili ten parking. Oni tutaj by po każdej poskakali po tych ciężarówkach. Także nie chciałem tutaj innych kierowców narażać na niebezpieczeństwo, tak? Ja już też miałem taką sytuację kiedyś we Francji, że wyciągnęliśmy ich z izotermy, gdzie nie mieli tlenu. Po prostu skończył im się tlen i się dusili. I gdyby nie moja reakcja, udusili się by. I też wezwaliśmy policję i zresztą na stronie W świecie transportu macie filmik. To jest początki mojego tworzenia tej strony tak naprawdę. Także słuchajcie, uciekam stąd, jadę dalej, nie? Już teraz jestem rozbudzony na maksa. Jestem na parkingu w Niemczech, dojechałem do Niemiec, zrobiłem z jakieś 100 pewnie kilometrów, nie wiem ile nawet, i jestem zmęczony, kładę się spać. Do końca pracy, czasu pracy wstało mi jakieś z godzinę, może półtorej. Nie dam rady dalej jechać, muszę się położyć spać. Idę się jeszcze najpierw wykąpać, wykąpię się, wracam, kładę się spać i jak wstanę, to wam pokażę tą norę, którą sobie zrobił kolega, jakie są straty. Nie wiem, czy są w ogóle, no ale pokażę wam. Pokażę wam też jutro, znaczy w sumie dzisiaj, w sumie dzisiaj po spaniu pokażę wam też parking, na którym stoję, także widzimy się za kilka godzin. Zobaczcie, w tym miejscu właśnie ten koleś sobie siedział, nawet papieroski miał, widzę, że sobie jarał, poprzykładał palety. Nie wiem kiedy. 3 palet brakuje. Także tyle co strat. Tą paleciarę to się naprostuje. Nic trudnego. Parę młotków dostanie i będzie ok. No ale tutaj podróż do Anglii no nie byłaby komfortowa. Także jeszcze tu wam pokażę. Zobaczcie. W tym miejscu jest to wgięcie, nie? On po prostu kopał tutaj nogami, żeby się stąd wydostać, orientując się, że nie jedzie do Anglii, nie? Także tak. Słuchajcie,
Dzięki za ten odcinek, dzięki, że ze mną tutaj byliście na tym odcinku. Pozdrawiam Was i widzimy się w kolejnym vlogu. Na razie, cześć!